Dobra, od czego sobie zaczniemy? Myślę, że trzeba ogarnąć ten mikser, bo no generalnie mój cel na dzisiaj to jest zrobienie tego mechanical craftingu. Więc potrzebuję kwarcu. Żeby zdobyć kwarc, muszę mieć soul sand, a żeby zdobyć soul sand, no to muszę mieć mikser. Jeśli nie chcę iść do netheru. No tu jest. No to tak. Co na ten mikser jest potrzebne? Ogwil, Andesite Kaizen Whisk. No to zaraz to ogarniemy. A też się prosto robi ten whisk. No i robimy to. Okej. Tak mogę? O. Okej. Działa, chyba. Mam to. Myślałem, że będzie gorzej. Co jest? To tak, teraz trzeba będzie ogarnąć kwarc. A kwarc. No, do kwarcu potrzebuję soul sandu. Okej, czyli tak, jest 10% na kwarc soul sandu. Tego kwarcu potrzebuje chyba 7, tak mi się wydaje. Czyli na mniej więcej 70 soul sandu, więc dość dużo. A żeby zdobyć więcej soul sandu. O, no właśnie, muszę piasek przez ogień ten niebieski przepuścić. To na moją logikę powinno tak działać. Okej. Zrobię tak po prostu. To tyle? Czekaj, jaka jest szansa na te rzeczy? Aha, dobra. Czyli w większości to mnie nic nie drobnie. No ale okej, mam pierwszy kwart, więc jest dobrze. Wszystko? 13 kwarcu. Ej, tu już mam. Tu już nie potrzebuję więcej. Bo teraz muszę mieć ten rose quartz. I właśnie, do tego jest potrzebny redstone. Dust. Dobra. Wreszcie się ten dust do czegoś przyda. Jeszcze jedna rzecz. Bo jest potrzebne coś takiego jak sandpaper. Więc myślę, że sugarcane tutaj będzie najlepszą opcją. Okej, kruk na tym, na piasku. Jej, tu jeden wystarczy. Okej, i teraz tak.
7 elektron tubów. No i kraftujemy. No i mamy to. Teraz tylko będzie trzeba postawić. A i wiem ogólnie, że istnieją już takie hamery, które kopią więcej. Właśnie. Mają bardzo prosty crafting, trzeba tego użyć. A, później szwajcie netherite. No to będę tym podstawowym się kopać. Okej. Dobra, tu będzie może mój teapot. Chociaż nie. Ale lepiej jakby on nad ziemią. W ten sposób. Nie tak. Okej, chyba tak to powinno. A nie, nie tak powinno. Dobra, wygląda chyba git. Tylko tu jest jeszcze jedna rzecz. To generalnie trzeba zasilić. Znaczy zasilić. Będą koguile potrzebne. Tylko, że będzie ich potrzebna pewnie duża ilość. W sensie potrzebuję tutaj dużej siły, więc dużo water wheeli będę potrzebować. Wystarczy mi 8 water wheeli? Nie wiem. Dobra, powiedzmy, że koło. No dobra, niech będzie tu. Czyli 4 już działa? Kręcą się. To chwila, ile ja potrzebuję. To nie będę tyle używać. Tylko 3? Ja sobie tyle skraftowałem, dobra. Dobra, moim takim celem na ten odcinek było było zrobienie tych crashing wheelie. Więc no, spróbujmy to zrobić. Zbugowała się tekstura śmiesznie. O, tu też. Andesit aloje, ile ich potrzebuję? 16. 4 deski, jakiś stone. Właśnie, dobra. No to uwaga, test. Czy zadziała? Oho. Oho.
Ja pierdzielę, zjeść se chciałem, no. Dobra, jeszcze raz. Już nie mogę nic kliknąć. Dobra, czekajcie, odłożę ten patyk, bo nie mogę. Talent mam. Do 3 razy sztuka, już nie... Odsuwam w ogóle, odkładam rękę z myszki. No i mamy to. Let's go. Dobra, to tak na zakończenie. To będzie trzeba te crashing wheel gdzieś tu dać. No chyba trzeba odwrotnie. Okej. Teraz się kręcą w dobrą stronę, wrzucamy żelazo. I ono tam wpada faktycznie. Okej. No to co, cel na dzisiaj chyba jest zrealizowany. Standardowo, jak się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba. I... Ja wam dziękuję za oglądanie. Siema.